Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Adamie. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy psinę zwaną rolką uda się uchronić przed pokryciem przez innego psa? Czy psinę zwaną rolką uda się uchronić przed pokryciem przez innego psa? Czy się uda? Tak, tu mam trójkę kielichów, czyli kartę imprezowania, świętowania, zwycięstwa, sukcesu. To jest karta, która mówi o tym, że mamy to, tak, że coś się udało, że coś jest, że wszystko idzie jakby po naszej myśli. Typowa karta świętowania, tak, także zdecydowanie tak. Natomiast po kolei, co jest na tak siódemka kielichów? Siódemka kielichów mówi o tym, żeby nie zakładać nic na zapas, żeby nie pisać w głowie czarnych scenariuszy, które w ogóle kompletnie nie będą miały tak nic wspólnego z rzeczywistością. Nie zakładamy nic na zapas, nie forsujemy nic na siłę, nie piszemy w głowie scenariuszy. Absolutnie, nie tego należy się wystrzegać, co jest na niej siódemka buław. Tutaj również w negatywie mamy siłę perswazji, tak? Czyli nie warto jakby nikogo do niczego przekonywać, tak? Nie warto czegoś, ani siebie do czegoś przekonywać do czegoś, ani udowadniać czegoś, czy sobie, czy komuś innemu. Tutaj takie wszelkie elementy, no, nie będą wartościowe. Po prostu nie warto tego robić, bo to nie przyniesie żadnych korzyści, także siła perswazji tutaj jest w negatywie, nie warto się tym wykazywać. No i karta rada, trójka kielichów, czyli jak najbardziej sukces, imprezy, świętowanie, powody do świętowania, tutaj jakby wszystko to, o czym myśleliśmy, czego chcemy się, ma ogromną szansę się ziścić, tak? Ale również według kart należałoby tutaj podejść do tego tematu no, z należytym szacunkiem, tak? I powagą, żeby nie robić sobie żartów z tego, tylko na spokojnie, tak? Podejść do tego z szacunkiem i powagą, ale zdecydowanie tak, trójka kielichów jest, więc jak najbardziej powinno się udać. Dziękuję bardzo za zaufanie, trzymam kciuki, żeby udało się tutaj uchronić psinę przed pokryciem. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.